Zanim zaczniemy, chcę Was tylko powiadomić, że już w najbliższy czwartek startujemy z trzecim sezonem Strach Story. To jest mój drugi podcast, w którym przedstawiam historie nadesłane przez słuchaczy. Przez ostatnie miesiące zbierałem od Was opisy wydarzeń z Waszego życia. Sprawy, które w jakiś sposób Was przeraziły, skłoniły do refleksji, którymi chcieliście się podzielić ze mną i ze słuchaczami, już teraz są do odsłuchu w nowym sezonie mojego podcastu. Za chwilę posłuchamy historii pewnego pielęgniarza. Wejdziemy więc w świat medyczny. W Strach Story jak dotąd nie otrzymywałem opisów, które miały związek ze szpitalami, z ratownictwem medycznym. Dlatego też ta historia z pierwszego odcinka tak bardzo mnie zaintrygowała i przeraziła. Napisał do mnie pewien słuchacz, który jest ratownikiem medycznym i opisał sytuację ze swojego życia, ze swojej pracy, kiedy to pojechał na miejsce zdarzenia i widząc ciało starszej kobiety w wannie, zaczął podejrzewać, że okoliczności śmierci mogły być nieco inne niż te przedstawione przez jej męża. Bardzo ciekawa sytuacja, przyznam, że nagrywając tę historię, aż miałem ciarki na plecach. O tym, jak zakończyła się ta sprawa oraz w jaki sposób wpłynęło to na życie naszego słuchacza, posłuchacie już w najnowszym odcinku Strach Story. Mam nadzieję, że Strach Story będzie Wam towarzyszyć podczas wakacyjnych wyjazdów i każdy z Was wyciągnie z tej serii jakąś ważną lekcję dla siebie. Nowe odcinki w każdy czwartek. Zapraszam. Praktycznie w każdym szpitalu, w którym pracował ten pielęgniarz, dochodziło do podejrzanych sytuacji. Pacjenci, którzy mieli wyzdrowieć, nagle schodzili z tego świata. Wiele wskazywało na to, że ktoś podał im leki, których nie powinni dostać. Jednak ujawnienie takiej informacji zaszkodziłoby placówkom medycznym, więc zamiast wyjaśnić sprawę, władze szpitali wolały rozwiązać współpracę z podejrzanym pielęgniarzem, który z roku na rok miał coraz więcej ofiar na sumieniu. Zakładam, że możecie znać już tę sprawę z głośnego filmu Dobry opiekun, dostępnego na Netflixie. Po premierze tej produkcji, którą swoją drogą polecam, bo w dobry sposób odzwierciedla kulisy sprawy, często proponowaliście, aby przedstawić ten temat w podcaście. Anioł śmierci. Taki pseudonim nadano w mediach temu seryjnemu sprawcy. W latach 1988-2003 odebrał życie co najmniej 29 pacjentom, ale niektórzy sugerują, że ofiar mogły być setki. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Syn Helen Dean miał silne przeczucie, że jej śmierć nie wynikła z przyczyn naturalnych. Dlatego skontaktował się z miejscową prokuraturą, by przedstawić swoje podejrzenia odpowiednim osobom. Liczył, że nie zostanie zlekceważony, że ktoś go wysłucha i wyda decyzję o wszczęciu śledztwa. Doskonale zapamiętał pewnego pracownika szpitala Warren w Filsburgu, gdzie kobieta leżała krótko przed śmiercią. Był to drobnej postury mężczyzna po trzydziestce z krótkimi włosami. Na jego twarzy malował się ponury wyraz. Ten szczegół najbardziej rzucał się w oczy. 91-letnia Helen chorowała na raka. Do szpitala trafiła, bo musiała przejść operację wycięcia okrężnicy. Pomimo sędziwego wieku i problemów zdrowotnych, kobieta nie traciła optymizmu i pogody ducha. Szybko doszła do siebie po zabiegu. 1 września 1993 roku została wypisana. Czekała ją rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku. Trafiła tam jeszcze tego samego dnia. Kilka minut po przyjęciu zmarła. Jej syn zdążył tylko na chwilę ją zostawić. Chciał przywieźć jej kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Kiedy ponownie zjawił się w placówce, otrzymał tragiczną wiadomość. Od razu założył, że musiało wydarzyć się coś złego. Helen przecież dobrze się czuła. Operacja przebiegła pomyślnie. Miała pozytywne rokowanie. Mężczyzna od razu przypomniał sobie ponurego pielęgniarza i konkretną sytuację z nim związaną. Krótko przed wypisaniem matki ze szpitala, pracownik wszedł do sali chorej. Wyprosił syna, zasłonił łóżko specjalną kotarą, w dłoni trzymał strzykawkę. Pan Dean usłyszał z korytarza przeraźliwy krzyk matki. Zupełnie jakby działa jej się krzywda. Nie mógł tego zignorować. Wszedł do środka.
Pielęgniarz wtedy wybiegł. Przestraszona i obolała kobieta wytłumaczyła, co zaszło. Otrzymała zastrzyk w prawe udo. Miejsce wkłucia bolało ją, bo pracownik nie wykazał się szczególną delikatnością. Syn doszedł do wniosku, że powinien porozmawiać z lekarzem prowadzącym. Coś w tej sytuacji mu nie grało. Pielęgniarz dziwnie się zachowywał. Był nieczuły wobec schorowanej pacjentki i w dodatku jeszcze wybiegł z sali. Zupełnie jakby się przestraszył. Od onkologa dowiedział się, że lekarz nie zlecił nikomu wstrzyknięcia leku. Od tamtej pory kobieta źle się czuła. Następnego dnia pojawiły się wymioty, które w końcu ustały pod wpływem innych medykamentów. Jednak w centrum rehabilitacyjnym doszło do ataku serca. Pomimo resuscytacji 91-latka zmarła. Syn przeczuwał, że pielęgniarz miał coś wspólnego z tym niespodziewanym zgonem. Ta strzykawka, ten zastrzyk i ten krzyk. Uważał, że to musiało być ze sobą w jakiś sposób powiązane. Mężczyzna poznał tożsamość pracownika szpitala. Nazywał się Charles Cullen. Miał wówczas 33 lata. Licencjonowanym pracownikiem medycznym był od połowy dekady. Jak się okazało, nie został przydzielony do tej konkretnej pacjentki czy pracy na piętrze, na którym leżała. Mimo wszystko zajmował się nią. Syn Helen uznał to za co najmniej dziwne. Przeprowadzono sekcję zwłok, aby sprawdzić, co było przyczyną śmierci. Kobieta nie miała żadnych obrażeń. Wykonano również badania toksykologiczne, które niczego nie wykazały. Sprawdziły obecność około 100 różnych substancji, za wyjątkiem digoksyny, czyli leku na serce. Nawet niewielkie przekroczenie zalecanej dawki może dla pacjenta skończyć się źle. Prokurator z czasem zamknął śledztwo, dochodząc do wniosku, że nie można już nic więcej zrobić. Brakowało mu dowodów, że kobieta została zabita. I to w dodatku przez Charlesa. Jej syn jednak nie miał zamiaru pogodzić się z tą decyzją. Wierzył swojemu przeczuciu. Obawiał się, że ofiar będzie więcej. Prawie dekadę później detektywi z policji w Somerville, miejscowości oddalonej około 60 km od Filsburga, zostali poinformowani przez prokuratora, że w pobliskim szpitalu Somerset doszło do kilku podejrzanych zdarzeń. Wyniki badań poszczególnych pacjentów wykazały w ich organizmie duże dawki leków, których nie powinni w ogóle przyjmować. Władze placówki jakiś czas wcześniej rozpoczęły wewnętrzne śledztwo, które miało zostać teraz poprowadzone przez policjantów. Dyrektor szpitala nie ukrywał braku zadowolenia z tego powodu. Obawiał się, że to wpłynie na reputację miejsca, które powinno jawić się jako ostoja bezpieczeństwa. W sprawie pojawiło się kilka nazwisk pacjentów, m.in. Jin Kiang Han i Florian Gal. Jednak wszelkie informacje były znikome. Po upływie lat i dokładnemu śledztwu sprawę udało się dobrze udokumentować. Dziś wiemy już, że Jin zmagała się z nowotworem i problemami serca. Miała wówczas 40 lat. Kiedy przyjęto ją do szpitala w czerwcu 2003 roku, lekarz prowadzący kazał podawać jej digoksynę. Jednak krótko później zmienił zdanie. Okazało się, że chora nie reagowała dobrze na te substancje. Serce biło nierówno. W karcie medycznej zawarto informację o tym, by nikt przypadkiem nie podał jej tego leku. Pewnego wieczoru stan chorej się pogorszył. Pojawiły się objawy charakterystyczne dla zatrucia medykamentem, który wcześniej się nie sprawdził. Pielęgniarki szybko to rozpoznały i podały kobiecie antidotum. Następnie pobrały krew do badań. Wynik potwierdził ich przypuszczenia. W organizmie była duża dawka digoksyny. Jean opuściła szpital 29 czerwca. Wróciła tam 5 września i zmarła tego samego dnia. Nowotwór i problemy z sercem zasiały spustoszenie w jej organizmie. To one prawdopodobnie ostatecznie doprowadziły do śmierci. Ksiądz Gal trafił do tej samej placówki również w czerwcu. Pewnej nocy pojawiły się u niego problemy z oddychaniem.
68-latek, kilka tygodni wcześniej przeszedł operację wszczepienia bypassów. Na miejscu lekarze wykryli u niego ciężkie zapalenie płuc. Trafił na oddział intensywnej terapii. Wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną. W ciągu następnych kilku dni stan katolickiego duchownego zaczął się poprawiać. 27 czerwca medycy podjęli decyzję, by powoli wybudzić go ze stanu śpiączki. Codziennie odwiedzała go siostra, która była jego jedyną bliską. Kobieta pracowała w innym szpitalu jako pielęgniarka. Potrafiła ocenić szanse Floriana na wyzdrowienie. Uważała, że są dość spore. Tego samego wieczoru brat zareagował na swoje imię. Otworzył oczy i spojrzał na siostrę. Jego stan powoli się stabilizował. Przeniesiono go z intensywnej terapii na kardiologię. Miało być tylko lepiej. Jednak następnego poranka kobieta otrzymała telefon ze szpitala. Lekarz poinformował, że doszło do zatrzymania akcji serca i walczą o jego życie. Siostra od razu wsiadła w samochód i przyjechała na miejsce. Kilkanaście minut później personel medyczny zaprzestał czynności ratujących. Nie można było już nic zrobić. W aktach pojawiło się nazwisko pewnego pielęgniarza, Charlesa Kalena. Mężczyzna został przesłuchany przez prawnika wynajętego przez administrację szpitalną. I na tym najchętniej by poprzestano, ale śledczy postanowili go prześwietlić. Odkryliśmy, że miał na swoim koncie drobne problemy z prawem. Poza tym dość często zmieniał miejsce zatrudnienia. Ojciec Charlesa był amerykańskim żołnierzem stacjonującym w Wielkiej Brytanii. To tam poznał wybrankę swojego serca. Później wspólnie wyjechali do Stanów. Zamieszkali w West Orange w New Jersey. Pobrali się i wkrótce na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Łącznie mieli ich 8. Charles był najmłodszy. Urodził się 22 lutego 60 roku. Matka zajmowała się domem. Ojciec utrzymywał dzieci i żonę, pracując jako kierowca szkolny. Gdy chłopiec miał zaledwie 7 miesięcy, jego ojciec nieoczekiwanie zmarł. Rodzina już wcześniej miała kiepską sytuację finansową. 10 osób i tylko jedna pensja. Po śmierci ojca było tylko gorzej. Matka nie mogła znaleźć pracy na pełen etat, bo kto zająłby się najmłodszymi dziećmi? Wpadła na pomysł, by zostać opiekunką. Starsze córki również świadczyły podobne usługi za niewielkie pieniądze. Gdy Charles miał 17 lat, matka i jedna z sióstr uległy poważnemu wypadkowi samochodowemu. Starsza kobieta nie wyszła z tego żywa. W domu, oprócz najmłodszego, pozostało jeszcze 4 rodzeństwa. Nie wiedzieli, jak powinni poradzić sobie w nowej rzeczywistości bez ukochanej mamy. 17-latek miał z nią szczególną więź, więc jej śmierć odcisnęła się na nim najbardziej. Nagle podjął spontaniczną decyzję, by rzucić szkołę. I tak nie lubił tam chodzić. Był obiektem żartów i drwin z uwagi na sytuację materialną swojej rodziny. Chodził w za dużych, zniszczonych ubraniach, nie miał modnej fryzury, koleżanki nigdy się za nim nie oglądały. Chudy chłopak o drobnej posturze nie zwracał za bardzo ich uwagi. A jeśli już tak się stało, to w negatywnym i prześmiewczym sensie. W dodatku nie lubił dużo mówić. W towarzystwie innych osób zazwyczaj czuł się przytłoczony i niezrozumiały, więc wolał samotność. Prawdopodobnie już od najmłodszych lat rozwijała się u niego depresja. Miewał myśli samobójcze. W źródłach można natrafić na informację, że jako 9-letni chłopiec wypił detergent. Zrobił to, bo chciał umrzeć, jednak udało się go uratować, a substancja nie wyrządziła mu trwałych szkód zdrowotnych. Postanowił wstąpić do marynarki wojennej. Pomyślał, że to będzie najlepszy pomysł na życie. W końcu dzięki takiej służbie miałby zapewnione podstawowe potrzeby, jak jedzenie, ubrania, ubezpieczenie. W jego domu rodzinnym zwykle tego brakowało, więc postrzegał je jako luksusy. Pomyślnie zdał wszystkie testy, m.in. psychologiczne. Tak jak w szkole, wyróżniał się również na tle innych marynarzy. Nie obyło się bez przykrych sytuacji, gdzie naśmiewano się z niego i uważano za dziwaka.
Mimo to on nigdy nie reagował na żadne zaczepki. Zamiast tego skupiał się na wykonywanych obowiązkach. W razie potrzeby wyciągał do każdego pomocną dłoń. Zgłaszał się na ochotnika do wykonywania dodatkowych zadań, których nie chciał nikt inny. Chętnie również pomagał pokładowemu lekarzowi przy prostych czynnościach medycznych. Wykazywał zainteresowanie tą tematyką i prawdopodobnie już wtedy narodził się pomysł, by zostać pielęgniarzem. Po jakimś czasie ponownie próbował odebrać sobie życie. W 1984 roku, po mniej więcej 6 latach, został zwolniony ze służby. Powód takiej decyzji pozostał tajemnicą. Jednak można się domyślić, że chodziło o jego problemy ze zdrowiem psychicznym. Wrócił do rodzinnego West Orange. Krótko później rozpoczął naukę w szkole pielęgniarskiej. Ukończył ją w 1987 roku. Po kilku dniach od tego ważnego wydarzenia wziął ślub z dziewczyną, z którą spotykał się od pewnego czasu. Małżeństwo dość szybko doczekało się narodzin pierwszej córki. Na początku lat 90. na świat przyszła druga dziewczynka. Wkrótce znalazł pierwszą pracę w nowej profesji. Był to szpital w Livingston. Mniej więcej w tym samym czasie w małżeństwie zaczęły pojawiać się poważne problemy. Cichy i zamknięty w sobie Charles nie odnajdował się dobrze w roli ojca i męża. Po powrocie z pracy jedyne co potrafił zrobić, to usiąść na kanapie i popijać piwo. Smutek i brak zadowolenia z życia stały się już jego cechami charakterystycznymi. Nastrój zmieniał się jak w kalejdoskopie. W jednej chwili był ostoją spokoju, by nagle zademonstrować wybuch złości, bo żona zwróciła na coś uwagę. Rzadko w ogóle przejawiał chęć zwyczajnej rozmowy. Nie opowiadał jej, jak minął mu dzień. Sam nigdy też o nic nie pytał. Żył w swoim własnym świecie. Często był oschły i obojętny. Nic go nie interesowało. Zdarzało się, że kiedy żona do niego mówiła, on w żaden sposób nie reagował. Nawet na nią nie patrzył. Zupełnie jakby kobiety w ogóle nie widział. Jadąc samochodem, często przekraczał dopuszczalną prędkość. Miał na swoim koncie sporo stłuczek. Nie lubił zwierząt, zwłaszcza psów, które często krzywdził. Żona w końcu powiedziała dość. Już dawno przestała być szczęśliwa w tym małżeństwie. Nie dostrzegała w mężu partnera. W dodatku zaczęła się go obawiać. Był agresywny, zwłaszcza po alkoholu, którego sobie nie szczędził. Ponadto doskonale znał się na lekach, nawet bardziej niż przeciętny pielęgniarz. Miał również do nich bezproblemowy dostęp dzięki pracy w szpitalu. Żonie przeszło przez myśl, że on byłby zdolny do tego, by skrzywdzić ją albo dzieci, podrzucić jakąś tabletkę do posiłku lub herbaty. Na początku 1993 roku wystąpiła o rozwód, który został sfinalizowany pod koniec 1994 roku. Złożyła również wniosek przeciwko mężowi o zakaz zbliżania się do niej i córek. Sąd jednak ocenił, że Charles nie stanowił specjalnego zagrożenia. Mężczyzna na przestrzeni kolejnych 10 lat często zmieniał miejsce zatrudnienia. Mieszkał w skromnych warunkach, ale był już do tego przyzwyczajony. Od swoich pracodawców otrzymywał wyłącznie pozytywne lub neutralne referencje. Gdzie tylko pojawił się Charles, tam ktoś umierał. Okazało się, że w praktycznie każdym szpitalu wzbudzał podejrzenia. Zarówno znajomi, jak i pracodawcy przeczuwali, że ten człowiek był niebezpieczny i nie powinien mieć żadnej styczności z pacjentami. Jednak dyrektorzy i inni wysoko postawieni pracownicy placówek leczniczych nie chcieli dogłębnie badać spraw. Wiedzieli, że gdyby się na to zdecydowali, prawdopodobnie na jaw wyszłyby niekorzystna dla nich prawda. A wtedy, prędzej czy później, musieliby poinformować prokuraturę. Potencjalne śledztwo byłoby katastrofą PR-ową i prawną. Niektóre szpitale występowały z wnioskami o pożyczki czy dofinansowania na rozbudowę np. specjalistycznych oddziałów. Gdyby dane miejsce powiązano z działaniem zabójcy pielęgniarza, wtedy pożegnałoby się z jakimikolwiek pieniędzmi.
Dlatego też, gdy odchodził z jednego miejsca, to otrzymywał listy polecające lub pozytywne bądź neutralne referencje. Nigdy nie wspomniano o nim w złym kontekście. Wszelkie negatywne uwagi nie ujrzały światła dziennego. Poza tym, w tamtym czasie drastycznie brakowało pracowników w sektorze ochrony zdrowia, zwłaszcza pielęgniarzy i pielęgniarek. A on zgadzał się na niską pensję i dodatkowe dyżury, zwłaszcza nocne, bez żadnego ale. Skupiał się na wykonywanej pracy, jak nikt inny. Nie wdawał się w pogaduszki, czy nie rozsiewał plotek na oddziale. Nie robił częstych przerw. Był więc w pewnym sensie wygodnym pracownikiem. Dyrektor Somerset liczył na to, że sprawę z podejrzanymi zgonami pacjentów uda się szybko zamieść pod dywan. Być może miałby na to większe szanse, gdyby nie udział policji i prokuratury. Śledczy postanowili uważnie przyjrzeć się Charlesowi. Prześledzili jego życiorys i odkryli informacje, które zmieniły wszystko. Dowiedzieli się o wcześniejszych problemach mężczyzny z prawem. Kiedyś spodobała mu się pewna koleżanka z innego miejsca pracy. Kobieta nie odwzajemniła jego uczuć. Zakochany pielęgniarz bezskutecznie próbował z nią flirtować. W jego fantazjach stanowili parę. Często dzwonił do jej domu. Ona prosiła, by przestał. Pewnego dnia chciał jej dać pierścionek zaręczynowy. Nie przyjęła go. Nad ranem 23 marca 1993 roku zjawił się pod jej domem. Wybił okno i wszedł do środka. Koleżanka przebudziła się i zadzwoniła na policję. Była przerażona, zwłaszcza, że w pokoju obok spało jej 6-letnie dziecko. Charles został zatrzymany. Usłyszał zarzut wtargnięcia na posesję. Wkrótce opuścił areszt. Dzień później kolejny raz próbował odebrać sobie życie. Poddał się leczeniu psychiatrycznemu. W sierpniu tego samego roku sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dawni współpracownicy zeznali, że mężczyzna w każdym miejscu pracy wzbudzał kontrowersje. Z jednej strony był spokojny i wycofany, ale biła od niego dziwna aura. Ponadto kilka osób wysnuło podobny wniosek. Kiedy on odchodził z pracy, nagle było mniej podejrzanych przypadków zatruć lekami i zatrzymań akcji serca. Byli też tacy, którzy od dawna wierzyli, że ten konkretny człowiek zabijał. Opowiedzieli o swoich przypuszczeniach przełożonym, ale nikt nigdy nie potraktował ich poważnie. Nie mieli dowodów, które mogliby przedstawić. Śledczy usłyszeli od funkcjonariuszy z Pensylwanii o śmierci Helen Dean. Była to na tamten czas najlepiej udokumentowana sprawa. Syn powiadomił prokuraturę o swoich obawach. Przeprowadzono sekcję zwłok, która co prawda niczego nie wykryła. Pielęgniarz miał dwa oblicza. Niewątpliwie był człowiekiem o skomplikowanej osobowości. Z jednej strony zaangażowanym pracownikiem, chętnym, by wziąć dodatkową zmianę i pomóc współpracownikom w ich obowiązkach. Miłym, opanowanym, stroniącym od konfliktów i plotek. Zaś z drugiej okazywał się osobą nieprzewidywalną, oschłą, niedbającą o swoją najbliższą rodzinę. Szorstkość i chłodne podejście okazywał również niektórym rodzinom pacjentów. Śledczy przeczuwali, że mają do czynienia z niebezpiecznym sprawcą, który polował przynajmniej od kilku lat. A to oznaczałoby jedno. Na sumieniu miał więcej ludzkich istnień, co czyniłoby go seryjnym mordercą. Praktycznie w każdym szpitalu, w którym pracował, dochodziło do podejrzanych sytuacji. Pacjenci, którzy mieli wyzdrowieć, nagle umierali. Zdarzało się, że ich wyniki były nieprawidłowe. Ktoś podał im leki, których nie powinni dostać. Tajemnica Poli Szynela głosiła, że stał za tym Charles. Jego dawni współpracownicy nie mieli co do tego wątpliwości. Ale szpitalne władze nie chciały tego roztrząsać. Gdyby wcześniej podjęto inne decyzje, być może policjanci mieliby więcej dowodów. A tak, nie wiedzieli, na czym powinni bazować. Zeznania świadków były pomocne, ale niewystarczające. Potrzebowali czegoś mocniejszego. Zwłaszcza, że mężczyzna w dalszym ciągu pracował w Somerset. Miał kontakt z pacjentami. Jeśli stanowił niebezpieczeństwo, kolejna osoba mogła umrzeć. Należało go jak najszybciej powstrzymać.
Jeden z detektywów skontaktował się z lokalnym centrum kontroli zatruć. Otrzymał wtedy szokujące wieści. Otóż 3 miesiące wcześniej z jednym z tamtejszych lekarzy toksykologów skontaktowała się pielęgniarka z tego szpitala, w którym prowadziliśmy czynności. Opowiedziała mu o kilku podejrzanych zatruciach digoksyną na tym samym oddziale. Pacjenci nie przyjmowali tego leku, ale wyniki laboratoryjne wykazały jego obecność we krwi. Poza tym wystąpiły u nich charakterystyczne skutki uboczne przyjęcia tej substancji. Oprócz tego u kilku osób mniej więcej w tym samym czasie wystąpiła hipoglikemia, czyli niski poziom cukru. Lekarz z centrum zlecił powiadomienie policji. Nikt więcej już się z nim nie skontaktował, więc nie miał pojęcia, czy posłuchano jego rady. Śledczy zostali wezwani do szpitala dopiero 3 miesiące później. W przypadku podejrzenia zaistnienia zbrodni jest to długi czas, w którym mógłby umrzeć kolejny pacjent. Nawet już po wszystkim dyrektor i inni wysoko postawieni pracownicy nie byli skorzy do współpracy. Z filmu dokumentalnego Netflixa pod tytułem Dopaść pielęgniarza zabójcę dowiadujemy się, że detektywi pozyskali wiedzę z systemu informacji wydającego leki pracownikom szpitala. Nie można zajrzeć do szafki i zwyczajnie wyjąć tabletki. Trzeba podać szczegółowe informacje i dopiero wtedy medycy otrzymują dostęp do danych środków. Dzięki temu policjanci dowiedzieli się, które substancje Charles pobierał. Oczywiście nie obyło się bez trudów. Władze Somerset próbowały im to uniemożliwić. Jeden z pracowników okłamał ich, mówiąc, że można otrzymać dane nie starsze niż z 30 ostatnich dni. Na szczęście te wysiłki okazały się daremne. Pielęgniarz sięgał często po digoksynę i inne substancje, których nawet niewielka dawka mogłaby wywołać nagłą śmierć. Wszystkie informacje były opatrzone datami i nazwiskami pacjentów, które pokrywały się z kilkoma niespodziewanymi zgonami. Jednak to wciąż nie okazało się wystarczające, by aresztować mężczyznę i postawić mu zarzuty. Stróże prawa spodziewali się, że ktoś taki jak on nawet nie przyznałby się do winy. Musieli mieć przeciwko niemu mocny i bezpośredni dowód, a nie kolejną poszlakę. W sprawach o zabójstwo najbardziej przydatne okazują się ślady DNA, na przykład zużyta strzykawka z resztką leku, na której udało się zabezpieczyć odciski palców lub plamy krwi sprawcy. Taki materiał jest trudny do obalenia. Policjanci marzyli, by coś takiego znaleźć, ale byli również realistami. Wiedzieli, że jeśli ich podejrzenia są słuszne, to mężczyzna jest już wprawiony w zabijaniu. A co za tym idzie, zadbał o to, by zatrzeć inne ślady. Jeśli już wcześniej słyszeliście lub czytaliście o tej sprawie, z pewnością obiło wam się o uszy nazwisko Amy Loughran. Ona również pracowała w szpitalu Somerset w tym czasie co Charles. Pomiędzy tą dwójką nawiązała się niezwykła przyjaźń. Wiele ich łączyło. Traumy doznane w przeszłości, problemy rodzinne, rozwód, poczucie osamotnienia. W pracy spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Ich zmiany zwykle się pokrywały, bo lubili ze sobą współpracować. Mieli do siebie zaufanie, co w tej pracy jest niezwykle ważne. Tworzyli zgrany zespół. Traktowali siebie jak członków rodziny i najlepszych przyjaciół. Ta kobieta go podziwiała. Uważała za kompetentnego pielęgniarza, zwłaszcza w kwestii właściwości leków. Początkowo zacięcie go broniła. Nie dopuszczała do siebie myśli, że przyjaciel mógłby stanowić zagrożenie. Widziała w nim dobrego człowieka. Trochę nieśmiałego i wycofanego, ale z ogromnym sercem. Wielokrotnie jej pomógł. W 2003 roku pielęgniarka mierzyła się z licznymi problemami zdrowotnymi i personalnymi. Bała się, że może stracić pracę, ubezpieczenie zdrowotne, a nawet życie. Samodzielnie wychowywała 2 córki, więc ta wizja ją przerażała. Jednak zawsze mogła liczyć na swojego przyjaciela. Kiedy on odkrył pilnie strzeżony przez nią sekret, obiecał, że nikomu nie powie. I naprawdę dotrzymał słowa. Oprócz tego zdarzało się, że w trakcie wspólnych zmian pomagał jej z pacjentami, tak by za bardzo się nie przemęczyła. Pod koniec października 2003 roku Charles został zwolniony z pracy.
Jako oficjalny powód podano sfałszowanie przez niego swojego doświadczenia w CV. Policjanci odkryli to przypadkowo i poradzili dyrektorowi, by wykorzystać ten fakt. Chcieli w ten sposób odsunąć go od pacjentów. Amy nie mogła uwierzyć, że przyjaciel, tak dobry pielęgniarz, stracił pracę. Jakiś czas później została przesłuchana przez policję. Gdy usłyszała, że bliski jej mężczyzna jest prawdopodobnie seryjnym mordercą, wzięła to za jakieś nieporozumienie. Ale kiedy detektywi pokazali dowód w postaci informacji o wykorzystywanych przez niego lekach, oniemiała. W jej głowie pojawiło się pytanie, dlaczego sięgał po tak mocne substancje w tak dużych ilościach? Pacjenci, którymi się zajmował, raczej ich nie potrzebowali. Takie dawki mogłyby kogoś zabić. Nie były już lekarstwami, a truciznami. Właśnie wtedy uznała, że policjanci prawdopodobnie się nie mylili. Poprosili ją o pomoc. Wiedzieli, że łączyła ją z mężczyzną silna więź. Liczyli na to, że potencjalny sprawca otworzy się przed nią i wyjawi jej wszystkie swoje grzechy. Potrzebowali jego wyznania, najlepiej nagranego na taśmie. Kobieta biła się z myślami. Miała szereg wątpliwości. Mogłaby przecież stracić pracę. Władze szpitala chciały za wszelką cenę zatuszować sprawę. Jedna z pracowniczek uczestniczyła w przesłuchaniach pozostałych osób z personelu, pilnując, by nikt nie powiedział czegoś, co postawiłoby placówkę w złym świetle. Poza tym nie potrafiła dostrzec w mężczyźnie potwora. Był w końcu dla niej tak dobry. Tyle razy jej pomógł. Czy ten sam człowiek mógłby kogoś zabić? Zastanawiała się nad tym nieustannie. Doszło do wniosku, że prawda, nawet ta najgorsza, powinna zostać ujawniona i że ona jest prawdopodobnie jedyną osobą, która może dotrzeć do Charlesa. Śledczy zaaranżowali spotkanie w pubie. Amy miała na sobie podsłuch, który miał nagrać całą rozmowę. Jednak zapis wyłączył się w trakcie. Kobieta próbowała nakłonić go do przyznania, ale on i tak tego nie zrobił. Choć przyjaciółka zauważyła w nim drastyczną zmianę, nigdy wcześniej w jej obecności nie okazywał oschłości i wyniosłości. W międzyczasie policjanci badali jeszcze inny wątek, który mógł okazać się kluczowy. Stwierdzili, że zwłoki przynajmniej jednej z ofiar powinny zostać ekshumowane. Siostra zmarłego duchownego wyraziła na to zgodę. Wcześniej nie przeprowadzono w jego przypadku sekcji zwłok. Pomimo tego, że ciało było już w znacznym stopniu rozkładu, badania toksykologiczne wskazały, że ksiądz na krótko przed śmiercią otrzymał solidną dawkę leku, często stosowanego przez zabójcę, i to ona doprowadziła do zatrzymania akcji serca. 12 grudnia 2003 roku pielęgniarz został aresztowany pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia Floriana i usiłowania morderstwa Jean. Dwa dni później przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak się okazało po latach, była to spora zasługa jego przyjaciółki. Zjawiła się na komisariacie na prośbę detektywów i w ich obecności porozmawiała z zatrzymanym. Co ciekawe, on jeszcze wtedy nie zorientował się, że kobieta od dłuższego czasu współpracowała ze śledczymi. Nie połączył kropek. Przyznał się. Kiedy zaczął mówić, wyszło na jaw, że miał na swoim sumieniu znacznie więcej ludzkich istnień. Jego opowieść brzmiała przerażająco. Policjanci w całej swojej karierze nie spotkali się z podobną sprawą. Do pierwszego zabójstwa doszło 16 lat wcześniej, 11 czerwca 1988 roku. Charles pracował wówczas w szpitalu w Livingston w New Jersey. John Yengo miał 72 lata. Pochodził z Jersey City. Podczas II wojny światowej służył w marynarce wojennej. Po powrocie do kraju skończył prawo. Został sędzią. Nazywano go Maximum Johnem, bo wydawał swoje wyroki pozbawienia wolności często bez przedstawienia przez strony wystarczających dowodów świadczących o winie ponad wszelką wątpliwość. Jak można się domyślić, słynący z surowości sędzia po pewnym czasie został odsunięty od orzekania. Postanowił wtedy spełnić się politycznie. Dwukrotnie startował w wyborach na burmistrza swojego rodzinnego miasta.
za każdym razem poniósł porażkę, choć jego kampanie z pewnością zostały zauważone przez mieszkańców. Pewnego dnia na ulicach miasta pojawił się stojąc na platformie, tuż obok krzesła. I to nie byle jakiego krzesła, tylko będącego atrapą elektrycznego, wykorzystywanego w wykonywaniu kary śmierci. Yengo był zwolennikiem egzekucji w przypadku najcięższych zbrodni, takich jak morderstwa. Nie spodziewał się, że sam stanie się ofiarą czynu, którym najbardziej gardził. I to w dodatku w miejscu, w którym miał uzyskać pomoc. Do szpitala trafił w wyniku dość poważnych poparzeń słonecznych. Prawdopodobnie doszedłby do zdrowia. Na jego drodze stanął anioł śmierci, który wstrzyknął mu lidokainę. Pacjent był na nią uczulony. Ta pozornie niegroźna substancja go zabiła. W tej placówce pielęgniarz pracował ponad 3 lata. Na początku 1992 roku został zwolniony. Ktoś z personelu medycznego zauważył, że doszło do licznych zanieczyszczeń kroplówek. W ich zawartości znalazły się dodatkowe substancje, m.in. insulina. Była to poważna sprawa, którą władze wzięły pod lupę. Na podejrzanego typowano Charlesa, jednak nikt nie zgłosił tej sprawy na policję. Pielęgniarz otrzymał wypowiedzenie i zaczął szukać nowego miejsca. Następnym przystankiem na jego drodze był szpital w Fillsburgu w New Jersey. Zrobił dobre pierwsze wrażenie. Pracowity, oddany pacjentom, zawsze chętny zostać na dodatkową zmianę. Początkowo nikt nie przypuszczał, że ten mężczyzna o łagodnej aparycji wkrótce stanie się seryjnym mordercą. Lucy Mugavero była 91-latką włoskiego pochodzenia. Większość swojego życia przepracowała w fabryce. Wspólnie z mężem wychowywała trójkę dzieci. Do szpitala trafiła z chorymi płucami. Lekarze twierdzili, że czeka ją kilka badań, po których będzie mogła wrócić do domu. Ale do tego niestety nie doszło. Zmarła nieoczekiwanie 9 marca 1993 roku. Dekadę później okazało się, że przyczyną zgonu było wstrzyknięcie do jej organizmu digoksyny. 23 lipca zabójca wybrał na cel 84-letnią Mary Natoli. Kobieta chorowała na Alzheimera i zaburzenia lękowe. Mimo to zawsze chętnie zagadywała każdego, kto odwiedził jej salę. Nagle wystąpiły u niej wymioty. Stan pacjentki później uległ poprawie i wszystko wskazywało na to, że to nic poważnego. Jednak po kilku godzinach nastąpiło drastyczne pogorszenie. Niedługo potem zmarła. Jak się po latach okazało, na skutek wstrzyknięcia lekarstwa wykorzystywanego w leczeniu chorób serca. W żadnym z wymienionych do tej pory przypadków nie przeprowadzono autopsji. Rodziny uważały, że to niepotrzebne, podobnie zresztą jak lekarze. Zmarli byli seniorami, mierzącymi się z różnymi schorzeniami. Bliscy uważali, że taka była wola Boża, by ich ukochani odeszli z tego świata. Syn Helen Dean, o której opowiedziałem na początku, miał inne zdanie na ten temat. Śmierć matki zgłosił miejscowej prokuraturze, a ta wszczęła śledztwo. Specjalista przeprowadził autopsję. Wykonał również badania toksykologiczne. Jednak ich rezultat nie wniósł żadnej cennej informacji. A to dlatego, że testy sprawdziły obecność praktycznie wszystkich możliwych substancji, za wyjątkiem digoksyny, która została wstrzyknięta ofierze. Charles i kilku pracowników przeszło badanie wariografem. Wkrótce prokuratura zamknęła postępowanie przygotowawcze z uwagi na brak dowodów, że faktycznie doszło do zbrodni. Stan psychiczny zabójcy pogarszał się. Później twierdził, że myślał nad tym, by porzucić profesję. Zająć się czymś innym, ale nie wiedział konkretnie czym. Co innego jeszcze potrafił? Poza tym, nawet gdyby miał plan awaryjny, na przeszkodzie stanąłby sąd rodzinny. Ojciec dwójki dzieci był zobowiązany do płacenia alimentów. Nie mógł więc z dnia na dzień stracić źródła dochodów na nie wiadomo jak długo. Jednak nie mógł też zostać w tym samym szpitalu. Wiosną 1994 roku znalazło się dla niego miejsce w centrum medycznym we Flemington, w tym samym stanie.
Władze placówki nie miały pojęcia, że w poprzednim miejscu pojawiły się poważne oskarżenia względem tego pielęgniarza. Nikt nie prześwietlił go wystarczająco dobrze. W tym centrum odebrał życie 5 osobom, choć nie wykluczono, że ofiar było więcej. Zwłaszcza, że do pierwszego udowodnionego zabójstwa doszło pod koniec stycznia 1996 roku. Czy wytrzymałby bez odbierania życia 1,5 roku? To pytanie pozostało bez odpowiedzi. Leroy Sean miał 71 lat, ale nie zamierzał jeszcze przechodzić na emeryturę. W dalszym ciągu prowadził praktykę prawniczą. Pochodzący z Indiany, od lat mieszkający w New Jersey, doczekał się 4 dzieci. Nie wiadomo, na co chorował, jednak znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Lekarz nie przepisał mu digoksyny. Pielęgniarz sam postanowił mu ją podać, co skończyło się fatalnie. Earl Young mieszkał w domu opieki. Podczas II wojny światowej służył w marynarce wojennej. Później pracował jako magazynier. Doczekał się 2 dzieci i 3 wnucząt. 31 maja 1996 roku podzielił los wcześniejszych ofiar. Do jego organizmu wstrzyknięto ten sam lek na serce. 49-letnia Catherine Dext była nowojorczanką. Przez lata pracowała w zakładach penitencjarnych dla kobiet. Śmiertelną dawkę lekarstwa otrzymała 8 czerwca 1996 roku. Dokładnie to samo 2 tygodnie później spotkało Franka Mazzacco, 65-latka emerytowanego nauczyciela z Lampertville. Anioł śmierci nawiedził również 80-letniego Jesse'ego. W listopadzie 1997 roku Cullen rozpoczął pracę w szpitalu w Morristown. Nic o ewentualnych ofiarach nie wiadomo. Przepracował tam około roku. Został zwolniony za słabą wydajność pracy. Prawdopodobnie wynikało to z jego pogarszającego się stanu psychicznego. Po kilku miesiącach bezrobocia przeniósł się do stanu Pensylwania. Najpierw został zatrudniony w domu opieki. Później chwilę przepracował w kolejnym szpitalu. W obu miejscach pojawiły się podejrzenia, że podawał pacjentom niewłaściwe leki. Pomimo licznych nadużyć w wielu placówkach, w dalszym ciągu przyjmowano go do nowych. Dawni pracodawcy zamiatali sprawy pod dywan. Bali się, że ich szpitale i ośrodki okryją się złą sławą, jeśli prawda ujrzy światło dzienne. W 1998 roku otrzymał etat w Easton. 78-letni Otomar trafił na SOR z powodu cukrzycy. Pielęgniarzem, który przewiózł go na intensywną terapię, był Charles. Córka mężczyzny doskonale zapamiętała ten moment. Zwróciła uwagę na strzykawkę, którą pracownik trzymał w dłoni. Zapytała go o nią. W odpowiedzi usłyszała, że to tylko lek wykorzystywany w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. 78-latek urodził się w Nikaragui, państwie położonym w Ameryce Północnej. Jego rodzice, którzy pochodzili z Czech, byli tam misjonarzami. Mężczyzna w młodości przeszedł różne poważne schorzenia, m.in. malarię. Też służył w wojsku podczas II wojny światowej, podobnie jak kilka innych ofiar. Miał artystyczną duszę, uwielbiał grać na instrumentach i śpiewać. Interesował się również fotografią. Na emeryturze rozwijał swoje pasje. Liczył na szybki powrót do zdrowia i wyjście ze szpitala. Jednak zabójca zdecydował inaczej. Mężczyzna nie umarł od razu. Lekarz zorientował się, że podano mu digoksynę i to w znacznej ilości. Wziął to za tragiczną pomyłkę i poinformował bliskich pacjenta. Mężczyzna zmarł niecałą dobę później, w ostatni dzień 1998 roku. Wyniki wykazały, że w organizmie seniora znajdowała się ogromna ilość leku na serce. Koroner wątpił, że mogło dojść do tragicznej pomyłki czy wypadku przy pracy. Dopatrywał się celowego działania. Później otrzymał od córki mężczyzny cenne informacje. Kobieta opowiedziała mu o dziwnym pielęgniarzu i trzymanej przez niego strzykawce. Uważała, że ten człowiek mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią jej ojca, ale ostatecznie nikt nie był w stanie udowodnić, że podania leku dopuścił się akurat wskazany pracownik. Wcześniejszy incydent o niczym nie dowodził.
więc ponownie zbrodnia uszła zabójcy płazem. Matthew Mattern był znacznie młodszy od poprzednich ofiar. W chwili śmierci miał 22 lata. Uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego część jego ciała uległa poparzeniom. Trafił na specjalistyczny oddział zajmujący się tego typu obrażeniami. Charles rozpoczął tam pracę 4 miesiące wcześniej. Matthew trafił na oddział 11 sierpnia 1999 roku. W rany oparzeniowe wdały się infekcje. Pacjent cierpiał. 20 dni później anioł śmierci odwiedził jego salę i podał mu znaczną ilość digoksyny. 22-latek wkrótce zmarł. Pielęgniarz zabójca pracował tam jeszcze 8 miesięcy. Następnie rozpoczął kolejny etap swojej kariery w szpitalu Świętego Łukasza w Bethlehem. Na liście jego ofiar znalazło się kolejnych 5 osób. 22 czerwca 2001 roku 79-letnia Irene Krampf miała tam przejść operację wszczepienia rozrusznika serca. Starsza kobieta wcześniej przeżyła rozległy zawał. Przyjechała z innego medycznego ośrodka. Ledwo trafiła na oddział, a znalazł się przy niej Charles ze strzykawką. Podał lekarstwo, które ją zabiło. Irene zmarła po zaledwie 15 minutach. To był cios dla jej dzieci. Jednak nikt nie podejrzewał, że została zamordowana. Problemy z sercem miał również William Park. 72-latek również w młodości służył w wojsku. W latach 50. brał udział w wojnie koreańskiej. Sam pochodził z Korei Południowej. Później wyemigrował na stałe do Stanów, gdzie założył rodzinę. Niebezpiecznie duże dawki medykamentu dostawał przez około tydzień. Jego wycieńczony organizm starał się walczyć i nie poddać. Jednak w końcu nie wytrzymał, a zabójca ponownie wygrał. Samuel Sprangler miał przejść transfuzję krwi. Nie pierwszą w swoim życiu. Dotychczas wszystkie kończyły się sukcesem. 80-latek walczył z rakiem. Jednak krótko po przyjęciu do szpitala w styczniu 2002 roku przeszedł niewielki zawał. Przyjęto go na oddział kardiologiczny. Jego stan stopniowo się poprawiał. Mimo to pielęgniarz stwierdził, że ten mężczyzna musi umrzeć. Podał mu kilka razy lek z nitroprusytkiem sodu, będąc zbawieniem dla osób walczących z nadciśnieniem. Dla tego konkretnego pacjenta substancja niestety okazała się zabójcza. 82-letni Daniel George, były żołnierz marynarki wojennej i członek kilku masońskich stowarzyszeń, trafił do tego samego szpitala w maju 2005 roku. Czekał go zabieg wszczepienia bypassów. Zamiast tego otrzymał śmiertelny zastrzyk z digoksyną. 76-letni Edward zmarł 2 czerwca 2002 roku. Pielęgniarz podał mu lek powodujący paraliż mięśni. Otrzymana dawka sprawiła, że chory stracił możliwość nie tylko władania kończynami, ale przede wszystkim oddychania. Wszystko wskazuje na to, że śmierć emeryta przypominała tortury. Zabójca początkowo był uważny, starał się nie popełniać żadnego błędu, ale jak w przypadku wielu innych seryjnych sprawców, z czasem stracił czujność. Uważał, że wszystko ujdzie mu płazem, że skoro do tej pory nikt go nie złapał, to już na zawsze pozostanie nieuchwytny. Już we wcześniejszych placówkach dopatrzono się pewnych nieprawidłowości w jego pracy. Mimo to władze szpitalne nie chciały ryzykować i wywoływać skandalu. To mogłoby odstraszyć nie tylko potencjalnych pacjentów, ale przede wszystkim inwestorów i przedsiębiorców oferujących różnego rodzaju datki niezbędne do funkcjonowania takich miejsc. Jednak pielęgniarki i pielęgniarze w szpitalu Świętego Łukasza bacznie przyglądali się koledze. On, przynajmniej na początku, nie zdawał sobie z tego sprawy. Zwrócili uwagę, że odkąd się pojawił, dochodziło do wielu podobnych zgonów. I to w dodatku najczęściej na jego zmianach. Umierali pacjenci, którymi się opiekował. Z czasem doszli do wniosku, że to nie mógł być przypadek czy zbieg okoliczności. Pewnego dnia jedna z pracowniczek znalazła w koszu na śmieci pełną buteleczkę z tabletkami na serce. Następnego dnia w innym miejscu wykryto inne podobne znalezisko. Obie sytuacje zostały zgłoszone przełożonym.
Okazało się, że oba leki zostały wyniesione z pomieszczenia zamykanego na klucz. Dostęp do niego mieli tylko pielęgniarze i pielęgniarki. Cień podejrzenia padł na konkretnego mężczyznę, który od jakiegoś czasu wzbudzał kontrowersje swoim zachowaniem. Został przesłuchany przez szpitalnego prawnika, ale odmówił jakiejkolwiek współpracy. Podejrzanemu zaproponowano ugodę. Odejdzie dobrowolnie, a w zamian otrzyma neutralną rekomendację. Nikt nie dowie się o jakichkolwiek podejrzeniach i będzie mógł poszukać szczęścia w innej placówce. Zgodził się. Współpracownicy odetchnęli z ulgą. Cieszyli się, że z ich szeregów zniknął podejrzany pielęgniarz. Przypuszczenie, że miał on coś wspólnego ze śmierciami pacjentów, wkrótce się potwierdziły. Od kiedy odszedł, minęło aż 6 tygodni, zanim doszło do drastycznego pogorszenia zdrowia jakiegoś chorego i nagłego zatrzymania akcji serca. Wcześniej takich zdarzeń było po kilka w jednym tygodniu. Charles często pojawiał się w salach pacjentów podczas odwiedzin rodzin. Zazwyczaj zwracał na siebie uwagę szorstkimi wypowiedziami i posępną miną. To się nie zmieniło w nowym miejscu pracy. Zgodnie z przewidywaniami, mężczyzna znalazł posadę gdzieś indziej. Tym razem padło na Centrum Medyczne Somerset w stanie New Jersey. Eleanor Stoker mierzyła się z rakiem nerek i skutkami zawału. 60-latka przed zachorowaniem pracowała jako asystentka medyczna. Z dnia na dzień czuła się lepiej. Miała nadzieję, że niebawem wróci do domu, że być może odzyska cząstkę dawnego życia. Nieoczekiwanie jej stan się pogorszył. Zaczęła mieć problemy z oddychaniem. Lekarze nie wiedzieli, czym to może być spowodowane. Wokół niej nieustannie kręcił się pielęgniarz. Pewnego razu synowa kobiety zauważyła, że dziwnie się w nią wpatruje. Na jego twarzy malowała się złość i irytacja. Nie minęło dużo czasu, a 60-latka zmarła. Następne dwa przypadki były dość nietypowe, jak na anioła śmierci. Jeszcze wcześniej nie zdarzyło mu się zabić więcej niż jedną osobę tego samego dnia. Ale pewnego dnia upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Zarówno 74-letnia Joyce, jak i 15 lat starszy Giacomino otrzymali lekarstwo zwiotczające mięśnie, znane pod nazwą Pavulon. Oboje byli leczeni na serce. Do tych zbrodni doszło 23 lutego 2003 roku. Zaledwie dzień wcześniej podejrzany świętował swoje 43 urodziny. Czy podwójne zabójstwo stanowiło dla niego formę prezentu? Mężczyzna nigdy nie wyjawił, dlaczego pod koniec lutego zmarły dwie osoby. Kolejną ofiarą w szponach seryjnego mordercy stał się John. 83-latek niejednokrotnie stanął ze śmiercią twarzą w twarz. Podczas II wojny światowej był świadkiem wielu okrucieństw i braku człowieczeństwa. W 1945 uczestniczył w wyzwoleniu więźniów jednego z obozów koncentracyjnych. Bliscy nazywali go bohaterem. On sam nigdy się za takiego nie uważał. Od jakiegoś czasu mieszkał w domu spokojnej starości. Chorował na Alzheimera i potrzebował całodobowej opieki. Do Somerset trafił z zakrzepicą żylną. Lekarz postawił na leczenie farmakologiczne, bez konieczności wykonywania zabiegu. Pacjent miał spędzić przynajmniej kilka dni w szpitalu, a później wrócić do ośrodka. W trakcie trzydniowego pobytu codziennie odwiedzał go jakiś członek rodziny, w szczególności żona i dzieci. Charles dość często zaglądał do sali chorego. Kilkukrotnie zaoferował mu pomoc w dotarciu do toalety. Tak też się stało 10 marca 2003 roku. Rankiem dnia następnego staruszek już nie żył. Bliscy nie mogli w to uwierzyć. John wydawał im się silnym mężczyzną. Byli pewni, że przed nim jeszcze kilka lat życia. Z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że sędziwy wiek i choroby prawdopodobnie zrobiły swoje. Nikt z rodziny nie posiadał wystarczającej wiedzy medycznej, by zauważyć w tej śmierci coś podejrzanego. Ani przez chwilę na myśl im nie przyszło, że to mogło być zabójstwo. Że bohater wojenny otrzymał zastrzyk z epinefryną, która przyspiesza akcję serca i obkurcza naczynia krwionośne. Jej przedawkowanie może wywołać takie skutki uboczne jak tachykardia czy udar.
Następnie kolej padła na 80-latkę, Dorothy Hoagland. Ona również zmarła po 3 dniach pobytu, 6 kwietnia 2003 roku, czyli niecały miesiąc po Johnie. Zabójca podał jej noradrenalinę. Dzień później do szpitala trafił 66-letni Melvin. Emerytowany menadżer nabawił się poważnego zapalenia płuc. Zabójca nie zaatakował od razu. Po prawie 4 tygodniach zaaplikował mu nitroprusydę sodu, podobnie jak kiedyś innym pacjentom. Mężczyzna zmarł 5 maja 2003 roku. Już pewnie zauważyliście, że anioł śmierci polował głównie na osoby starsze. Zdarzyło się kilka w średnim wieku i również jeden 22-latek. Jednak nie był on najmłodszy. Michael miał 21 lat. Studiował informatykę. Uwielbiał sport, w szczególności piłkę nożną. Planował niebawem oświadczyć się swojej dziewczynie. Niespodziewanie wykryto u niego anemię. Początkowo radził sobie nieźle. Przyjmował leki i wydawało się, że wszystko zmierza ku dobremu. Pewnego dnia stracił przytomność i trafił do Somerset. W ciągu niecałego tygodnia jego serce kilkukrotnie się zatrzymało. Lekarze musieli go reanimować. Na szczęście młody mężczyzna przeżył. Przeszedł też operację wycięcia śledziony. Pomimo początkowych kryzysów, stan pacjenta stopniowo się poprawiał. Personel medyczny był optymistycznie nastawiony. Założono, że student małymi kroczkami dojdzie do pełni sił. Musiałby oczywiście kontynuować leczenie i w dalszym ciągu mierzyć się z anemią. Ale istniała spora szansa na wyzdrowienie i zrealizowanie wszystkich marzeń. Jego rodzice praktycznie w ogóle nie opuszczali szpitala. Chcieli być non-stop przy synu. Jednak kiedy stan się poprawił, postanowili na chwilę wrócić do domu. Kiedy ponownie zjawili się w placówce, stan Michaela znowu był krytyczny. W krótkim odstępie godzinowym dwukrotnie przywracano mu funkcje życiowe. Za drugim razem pojawiły się poważne trudności. Lekarze zawzięcie walczyli. Jego rodzice usłyszeli od pielęgniarza, którym okazał się Charles, że ich syn raczej nie przeżyje. Matka nie mogła go słuchać. Ponad 21 lat wcześniej w Somerset urodziła Michaela. Nie potrafiła pogodzić się z myślą, że w tym samym miejscu straci go już na zawsze, że będzie musiała zorganizować mu pogrzeb zamiast ślubu. Jednak zdawała sobie sprawę, że pielęgniarz ma rację. Nawet jeśli lekarze przywróciliby pracę serca, najprawdopodobniej nastąpiła już śmierć mózgu. Wspólnie z mężem musiała podjąć najtrudniejszą decyzję, przed którą mogą stanąć rodzice. Kazali medykom przerwać czynności reanimacyjne. Michael zmarł rankiem 15 maja 2003 roku. Został 23. ofiarą anioła śmierci. Niestety nie ostatnią. 1,5 miesiąca później zamordował wcześniej wspomnianego księdza Gala. Po kolejnych 2 tygodniach 80-latka z Brooklynu. Tym razem narzędziem zbrodni była strzykawka z dobutaminą, czyli innym lekiem na serce. 11 sierpnia 2003 roku w Somerset odnotowano kolejny zgon. Pacjent o imieniu Christopher pochodził z Somerville. Samodzielnie wychowywał 2-letnie córki. Pracował jako stolarz. Do szpitala trafił po przebytym zawale. Kardiolog stwierdził, że mężczyzna niebawem wróci do zdrowia. Jednak sprawca miał wobec niego inne plany. Podał mu noradrenalinę. Odbierając życie 70-latkowi z New Jersey, zdecydował się na powrót do swojego ulubionego środka, czyli digoksyny. Do zabójstwa doszło 20 września 2003 roku. 3 dni później zmarł James, 83-latek, który przeżył pierwszy atak 2 tygodnie wcześniej. Jednak kolejna dawka substancji na serce okazała się niestety dla niego już śmiertelna. Co istotne, po tym jak otrzymał pierwszy zastrzyk, pojawiły się u niego skutki uboczne, sugerujące ostre zatrucie. Jednak nikt nie zadał pytania, co konkretnie było tego przyczyną. Do ostatniej zbrodni dokonanej przez tego seryjnego sprawcę doszło już wtedy, kiedy znalazł się pod lupą śledczych. Mimo to nic nie mogło powstrzymać jego apetytu na odbieranie ludzkich istnień.
Edward Zizik był z wykształcenia inżynierem. Po przejściu na emeryturę został wolontariuszem w szpitalu, w tym samym, do którego trafił jesienią 2003 roku. Kilka dni później zmarł po podaniu mu digoksyny. Ofiar. 8 kobiet i 21 mężczyzn. Większość z nich to seniorzy, ale zdarzały się osoby młode i w średnim wieku. Najstarsza ofiara miała 91 lat, a najmłodsza 21. Byli to ludzie o różnym pochodzeniu i statusie społeczno-ekonomicznym. Ale pielęgniarz mógł w rzeczywistości zabić jeszcze więcej pacjentów. Niektórzy śledczy uważają, że odpowiada za 400 zgonów na przestrzeni prawie 16 lat pracy jako pielęgniarz w 9 szpitalach i jednym domu opieki. Na pewno doszło do jeszcze kilku innych incydentów, które okazały się bardziej zawiłe. Pacjenci otrzymali śmiertelne dawki leku, ale umierali jakiś czas później. Nie dało się więc stwierdzić, czy do zgonów doprowadziły zatrucia, czy może schorzenia. Ostatecznie uznano je wyłącznie za usiłowanie zabójstw. O Jean już wspominałem. Kobieta podobno wyzdrowiała po otruciu. Jej śmierć jakiś czas później nie została powiązana z działaniem Charlesa, a rozwojem choroby, z którą się zmagała. Podobnie było w przypadku 73-letniej Steli, która trafiła do szpitala pod koniec stycznia 2000 roku. Uległa poważnemu wypadkowi. Poparzyła się w trakcie gotowania. Obrażenia sięgały około 70% powierzchni jej ciała. Od lat pracowała w restauracji i to zdarzenie diametralnie zmieniło jej życie. Obrażenia były rozległe. Powodowały nie tylko niewyobrażalny ból, ale odbierały możliwość normalnego funkcjonowania. Nie wspominając o tym, że wdały się infekcje realnie zagrażające życiu. Kobieta zmarła 25 lutego, czyli ponad miesiąc później. Sprawca przyznał, że kilka dni wcześniej podał jej digoksynę. Jednak próba zabójstwa się nie powiodła. Zgon nastąpił prawdopodobnie na skutek odniesionych wcześniej oparzeń. Wdowiec bez rodziny, John, trafił do szpitala Świętego Łukasza ze złamanym biodrem. Miał 90 lat, ale zdaniem znajomych trzymał się nadzwyczaj dobrze jak na swój wiek. Dlatego jego śmierć, która nastąpiła 11 lutego 2001 roku, wydawała się czymś nierealnym. Pielęgniarz zaaplikował mu lekarstwo, którym najczęściej się posługiwał, jednak sprawa została sklasyfikowana jako usiłowanie zabójstwa. W tym samym szpitalu leżał Paul Galgon, który miał 72 lata i problemy z sercem. Na początku grudnia 2001 roku przeszedł operację wszczepienia rozrusznika. Otrzymał przynajmniej dwie dawki trucizny. Zmarł 28 grudnia na niewydolność nerek. Philip Gregor trafił na oddział szpitala Somerset w czerwcu 2003 roku. Został otruty przez anioła śmierci, ale personel medyczny w porę to odkrył i zareagował. Chory wkrótce opuścił placówkę. Odszedł kilka miesięcy później z przyczyn naturalnych. 83-letnia Francis również była pacjentką tego samego szpitala. W jej organizmie wykryto obecność medykamentu na serce, choć lekarz wcale go nie zlecił. Na szczęście tę kobietę jako jedną z nielicznych udało się uratować. Zapytany o to, co nim kierowało, Charles odpowiedział, że zabił tych ludzi z litości. Jednak pacjenci mu nie uwierzyli. Taki motyw mógłby być możliwy w przypadku Steli lub Matthew, którzy byli dotkliwie poparzeni. Mimo to większość ofiar miała szansę na wyzdrowienie. Na ich powrót do domu czekali bliscy. Jednocześnie stwierdził, że zdawał sobie sprawę z tego, że to, co zrobił, było złe. Ale nie mógł patrzeć na cierpienie pacjentów, na to, jak są traktowani instrumentalnie. On chciał oddać im człowieczeństwo i zakończyć męki. Przyznał, że wielokrotnie myślał o porzuceniu profesji, ale nie mógł tego zrobić z kilku powodów. Musiał płacić alimenty na swoje dzieci, więc nie mógł stracić źródła dochodu. Poza tym nie wiedział, czym innym mógłby się zajmować. W pracy czuł, jakby był uwięziony. Miał dość swojego życia. Jego stany depresyjne pogłębiały się z każdym dniem. Przynajmniej 20 razy próbował odebrać sobie życie.
kilkukrotnie trafił do szpitala psychiatrycznego. Nie radził sobie z życiem. Momentem przełomowym z pewnością okazał się rozwód. Twierdził, że ex-żona nadmiernie go demonizowała. Że tak naprawdę zależało mu na niej i dzieciach. Że robił wszystko, co w jego mocy, by ich uszczęśliwić. Wypowiedział następujące słowa. Nigdy nie lubiłem tego, kim jestem, bo nie uważam, bym był wart czegokolwiek. Ofiar mogło być zdecydowanie więcej. Pielęgniarz już sam nie potrafił stwierdzić, ile osób straciło życie z jego ręki. Powiedział, że nie był w stanie spamiętać tych wszystkich ludzi, że doszedł do takiego punktu, w którym spowiła go mgła. Sam się zastanawiał, jak to możliwe, że odebrał im życia, a teraz nie pamiętał, jak się nazywali i kim byli. Jakiekolwiek słowa i wyrzuty sumienia nie były w stanie wymazać tego, czego się dopuścił. Za seryjne morderstwa pierwszego stopnia groziła mu najwyższa z możliwych kar, czyli egzekucja. Jednak okazało się, że istnieje szansa na jej uniknięcie. I tak też się stało. Dzięki współpracy z prokuraturą. Szczegółowo opowiedział o swoich zbrodniach, dzięki czemu udało je się udokumentować. Jednak kiedy składał wyjaśnienia pod przysięgą w sądach znajdujących się w kilku różnych jurysdykcjach, nie wykazał się już skruchą. Z jego ust ani razu nie padło słowo „przepraszam” albo „wybaczcie mi”. Kiedy rodziny opowiadały o zamordowanych pacjentach, ten nawet nie raczył na nich spojrzeć. Nie reagował też na pytania zadawane przez sędziego. Niektórych bliskich ofiar to wyprowadziło z równowagi. Nie dostrzegli w nim przestraszonego mężczyzny, który wstydził się swoich czynów. Wręcz przeciwnie, uważali, że to oznaka jego wyrachowania i zepsucia. W 2004 roku doszło do pewnego incydentu podczas przesłuchania w sądzie. Media obiegło zdjęcie przedstawiające zakneblowanego zabójcę prowadzonego przez dwóch strażników. Okazało się, że zakłócał przebieg posiedzenia. Powtarzał: „Wysoki sądzie, musi pan ustąpić”. Nie reagował na próby uciszenia, więc znaleziono na to inny sposób. Za zbrodnie dokonane w New Jersey został skazany na 11 kar dożywotniego pozbawienia wolności, w Pensylwanii na 7. Łącznie 18-krotne dożywocie. W takim przypadku opuszczenie więziennych murów zostało przewidziane na 2403 rok, co oznacza, że skazaniec spędzi tam resztę swoich dni. W 2006 roku przypadkowo do mediów dotarła informacja, że mężczyzna oddał nerkę bliskiemu swojej byłej dziewczyny. Podobno chciał zrobić dobry uczynek i zamiast odebrać, uratować ludzkie życie. W 2013 roku widzowie przed telewizorami mogli obejrzeć wyjątkowy odcinek programu 60 Minutes. Wyjątkowy, bo zawarto w nim rozmowy z odsiadującym karę pozbawienia wolności pielęgniarzem. Seryjny zabójca opowiedział o dokonanych zbrodniach. Dziennikarz przeprowadzający z nim wywiad zwrócił uwagę, że jego rozmówca nie nazywa swoich mrocznych dokonań morderstwami. Na pytanie, w jaki sposób dobierał swoje ofiary, Charles odrzekł, że trudno mu odpowiedzieć na to pytanie. Musiałby wrócić do tych wspomnień pamięcią, czego nie chciał. Przyznał, że to trudne dla niego. Dodał jednak, że jego czyny nie miały charakteru personalnego. Nie czuł też satysfakcji i zadowolenia z odebrania komuś życia. Ponownie próbował przekonać do tego, że chciał tym ludziom nieść pomoc. Gdy dziennikarz zwrócił mu uwagę, że tak naprawdę część pacjentów miała niebawem zostać wypisana, nie odpowiedział od razu. W końcu powiedział, że w pracy często czuł się przytłoczony. Patrząc na chorych, miał poczucie, że powinien coś zrobić, by w jakiś sposób im ulżyć, choć jednocześnie zdawał sobie sprawę, że było to złe. Ten przypadek jest jednym z najtrudniejszych i najgłośniejszych w amerykańskiej historii przestępczości. Na kanwie tej sprawy powstało wiele filmów i książek. Prawdopodobnie oglądaliście Dobrego opiekuna, produkcję prosto z Netflixa. Amy Loughran była konsultantką podczas tworzenia tej produkcji. Twórcom zależało, by najważniejsze wątki zostały odwzorowane zgodnie z rzeczywistością. Pielęgniarka przyznała, że aktor wcielający się w rolę jej dawnego przyjaciela świetnie poradził sobie z zadaniem. Idealnie oddał jego sposób mówienia, poruszania się i tworzenia interakcji z innymi.
do tego stopnia, że oglądanie tego okazało się trudniejsze niż mogłaby przypuszczać. Twórcy pozwolili sobie tylko na kilka różnic, m.in. na zmianę nazwisk ofiar. Zrobili to ze względu na szacunek do wszystkich zamordowanych i poszanowanie prywatności ich rodzin. Nazwy placówek medycznych w filmie też są fikcyjne, by uniknąć pozwów. W jednym z wywiadów Amy przyznała, że odwiedziła Charlesa w więzieniu. Pisała również do niego listę. Uznała go za potwora, okrutnego zabójcę. Jednak nie potrafiła wymazać tych dobrych wspomnień z nim związanych. Był w końcu kiedyś jej najlepszym przyjacielem, osobą, której ufała najmocniej. Jednak kontakt urwał się w 2013 roku. Osadzony przeczytał reportaż Dobry opiekun, na podstawie którego powstał dokument na Netflixie. To właśnie wtedy poznał całkowitą prawdę o współpracy kobiety ze śledczymi. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Reportaż autorstwa Clifforda L. Lindekera i Zacha T. Martina pod tytułem Death Angel, wydana w Nowym Jorku w 2005 roku. Film dokumentalny Dopaść pielęgniarza zabójcę z 2022 roku, dostępny na Netflixie. Odcinek programu 60 Minutes z Charlesem Cullenem, opublikowany na kanale programu na platformie YouTube.